trzecim Open Reaktorze, która? Za! Trzeci Open Reaktor jest brought to you by Position Lead by Air Passion. To jest sponsor dzisiejszego piwa, więc duże, duże brawo. Wizjo, który sponsoruje pizzę, jak zwykle. Pocztówka Mobi, to jest nasz sponsor projektora dzisiejszy, również brawa. Trzy osoby dzisiaj prezentują, zajebiste. Pierwszy to jest Marek Ciuci. Później będzie Adam, który właściwie wymyślił słowo reaktor i wymyślił w ogóle tą całą ideę. I trochę mu ją poskradliśmy. I ostatnia osoba będzie Bartek Gola ze Spina, który opowie pewnie o startupach i o inwestorach. To ja już się zmykam i... Miało być merytorycznie, dlatego tak pomyślałem, o czym by tutaj mówić. Ja bardzo często jeżdżę z takimi jakimiś bardziej... prezentacjami, które mówią o trzech idei i tak dalej, ale myślę, że tutaj do takiego towarzystwa stricte startupowców powiem trochę o modelu biznesowym, który nam się nieco rozbudował od samego początku, kiedy zaczęliśmy tworzyć nasz projekt. Wszyscy wiedzą, czym jest Ciuszcza, czy ktoś nie wie? Wszyscy chyba wiedzą, nie? Tak w skrócie, Ciuszcza jest serwisem, dzięki któremu zapewniamy rodzicom małych dzieci święty spokój i jakąś tam edukację. Mamy całe podstawy psychologiczne do tworzenia zabaw dla dwuletnich dzieci. Dzieci siedzą razem z rodzicami na komputerze i rozwijają się, nie? I tak, jak wymyśliliśmy sobie ten startup, nie nazywaliśmy go startupem, tworzyliśmy agencję interaktywną i pomyśleliśmy, że chcemy zrobić w końcu coś swojego. I padło na Ciuchcie. Projekt dla najmłodszych, bo takiego projektu po prostu nie było w polskim internecie. Wtedy po prostu byliśmy strasznie naiwni i to zmieniło. To był nasz pierwszy takie założenia modelu biznesowego. Czyli stworzymy serwis, będziemy numerem jeden, będziemy mieć cholerę odsłon, cholerę unikalnych użytkowników, podetniemy sobie dom mediowy, będziemy zarabiać na banerach, nie? Teraz jak ktoś do mnie przychodzi z takim tekstem, to tak mi się wydaje dość naiwne, ale my tak dokładnie wtedy myśleliśmy, byliśmy totalnymi debilami. I po pierwszym miesiącu, jak mieliśmy już te pierwsze piki po Dzień Dobry TVN i innych telewizjach śniadaniowych, mieliśmy tam po 200-300 tysięcy unikalnych użytkowników. Nasza grupa celu całkowita to jest 640 tysięcy, także połowa naszej grupy została osiągnięta. No i dostaliśmy pierwsze tam jakieś faktury z domu mediowego na 300-400 zł. Dla projektu, który wtedy tworzyło 6 czy 7 osób, było to trochę mało, żeby się utrzymać. Dlatego postanowiliśmy ruszyć ze sprzedażą bezpośrednią. Mieliśmy z tym dość dużo do czynienia jako agencja. I stworzyliśmy sobie taki nowy produkt, że nie będziemy wyświetlać zwykłych banerów, bo nasz serwis jest takim fullscreenowym flashem z preloaderami pomiędzy zabawami. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać tą powierzchnię na takie 10-sekundowe spoty reklamowe. I jeździliśmy z tym do Bakomy, do Danona i zaczęliśmy to fajnie sprzedawać. Także te spoty, które jak sprzedaliśmy jeden taki spot, okazało się, że z jednej kampanii miesięcznej mamy 10 razy tyle, ile mieliśmy ze współpracy z domem mediowym. Także kopnęliśmy domy mediowe wtedy dość konkretnie w tyłek i do teraz się na nich obrażaliśmy. Drugim takim sprawą, którą sprzedawaliśmy, były mailingi. Mamy bazę rodziców, 150 tysięcy rekordów, są rodzice dzieci, także fajny target. Też sprzedawaliśmy te mailingi i sprzedaż bezpośrednia zaczęła nam się bardzo fajnie rozwijać, więc stwierdziliśmy, że rozbudowujemy tą sprzedaż. Bierzemy nowych sprzedawców, jeździmy do klientów, wbijamy się do farmaceutyków, do PZU i tak dalej i oferujemy im nasze usługi. To zaczęło się bardzo fajnie rozwijać. Takim kolejnym krokiem było uświadomienie sobie, że tak naprawdę, żeby pozyskać tą miesięczną kampanię, za którą klient nam płacił 20-25 tysięcy, trzeba wykonać ogrom pracy. Idealnie by było pozyskać takiego klienta, który będzie nam płacił z miesiąca na miesiąc. Wymyśliliśmy sobie kolejny produkt, czyli taką sekcję tematyczną. Sekcja tematyczna składa się przeważnie z 5 do 10 zabaw i są to zabawy w określonej tematyce, na przykład bezpieczeństwo. Uczymy dzieci bezpieczeństwa, jak się bezpiecznie bawić na placu zabaw, dlaczego trzeba zapinać pasy w samochodzie, itd., itd. I pozyskaliśmy tutaj partnera PZU, który na 6 miesięcy podpisał z nami kontrakt i co miesiąc nam płacił stałe pieniądze, nie? Także
odcięliśmy się od tej ciągłej walki co miesięcznej ze zdobywaniem nowych klientów i pozyskaliśmy sobie takich 5 klientów, którzy z miesiąca na miesiąc nam płacili te pieniądze, nie? I później po tych 5 miesiącach my mieliśmy do wyboru albo przedłużyć współpracę z tym klientem, jeśli był zainteresowany, dawać mu zniżkę, albo wycofać go, odczekać miesiąc i wpuścić tam zamiast prezentu na przykład wartę. Także bardzo fajny produkt i to nam się super sprawdziło, bo odciążyło naszą sprzedaż, ale musieliśmy wtedy rozbudować zespół ekantów, którzy dopieszczali tych klientów. Bo wiadomo, klient musi dostać raporty, których tak nigdy nie czyta i nie rozumie za bardzo, ale musi je dostać i musi być fajna relacja. I tworząc ten serwis, te krainy, pomyśleliśmy, że monetyzujemy już klientów, którzy chcą wizerunkowo u nas działać, bo pokazują swoje logotypy. No, przeważnie to były takie firmy jak PZU, które nie mają zbyt dobrego wizerunku i one pokazując, że wraz z nami edukują dzieci z zakresu bezpieczeństwa, to działają stricte wizerunkowo, nie? I my mając ten kontent, pomyśleliśmy, fajnie by też było tych użytkowników sobie wszystkich monetyzować. I wprowadziliśmy wtedy content premium, stworzyliśmy taki klub ciufcia. Polegało to na tym, że jak wychodziły jakieś nowe zabawy, które nie były robione pod klienta, tylko dla nas, po prostu użytkownik, żeby mieć tam dostęp, musiał nam płacić. Początkowo to była złotówka za dostęp dzienny, 9 zł za miesiąc, 20 zł za 3 miesiące i tam różne promocje i tak dalej. W pierwszym miesiącu, jak odpaliliśmy mikropłatności, to zarobiliśmy na tym niecałe 3000 zł, bo wiadomo, prowizja na SMS-ach to jest 50%. Ale zaczęło nas to strasznie kręcić, optymalizacja tego wszystkiego, analiza i siedzieliśmy nad tym, pozapinaliśmy wszędzie, gdzie tylko się dało statystyki i patrzyliśmy, gdzie nam ludzie odpadają. I z dnia na dzień wprowadzaliśmy drobniutkie upgrade'y, które nam pomogły zwiększyć ten wynik 10-krotnie. W chwili obecnej płaci nam 5% naszych użytkowników, co jest naprawdę fajnym wynikiem. I wprowadzamy teraz nowe usługi premium, za które płacą nam dodatkowo. Także tak naprawdę udało nam się dojść do takiej sytuacji, że 15% naszych przychodów to są przychody z mikropłatności. Czyli tak naprawdę niepotrzebnie mamy tam takich kosztów jak sprzedaż, wyjazdy do Warszawy, do Wrocławia, do Poznania i pozyskiwanie tych klientów, tylko z miesiąca na miesiąc te pieniądze są, nie? To jest jedną z lepszych po prostu tych segmentów naszego modelu, które chcemy jak najbardziej rozwijać. Naszym marzeniem jest to, żeby totalnie odciąć się od reklamy i zarabiać tylko i wyłącznie na SMS-ach i przelewach. Mając te mikropłatności i sekcje tematyczne, zaczęli zgłaszać się do nas klienci typu Stork, producent śmiejżelków. I za bardzo nie mogliśmy sobie wpasować z nim takiego produktu jak sekcja tematyczna, bo co zrobimy? Sekcja tematyczna, nie wiem, słodycze, cukierki, bez sensu, nie jest edukacyjne w ogóle. I tu powstał taki pomysł, żeby stworzyć dla nich specjalne takie obszary w serwisie, które są akcjami specjalnymi. I tutaj mamy taki stricte rozrywkową część na naszym serwisie, gdzie na przykład dziecko z żelek, product placement, może sobie układać postać i tą postać uczy tańczyć, zapisuje ją do galerii, inni użytkownicy głosują na to i rozdajemy tam konsole, tak dalej, tak dalej. Mamy już dwóch klientów na budżety zaklepane na przyszły rok i dla nich przygotowujemy takie akcje specjalne. Nie wpisywali się totalnie w nasze produkty, stworzyliśmy nowy produkt totalnie pod nich i teraz szukamy nowych klientów z tych różnych branż FMCG i tak dalej, którzy wpisują się w nasz ten produkt. Kolejnym przykładem był chociażby PKP Energetyka, która bardzo mocno chciała wizerunkowo podziałać. Osoba odpowiedzialna za współpracę z nami chciała koniecznie zrobić całą krainę taką edukacyjną odnośnie elektryczności, bezpieczeństwa, ekologii i tak dalej, ale nie mogła tego przepchnąć wyżej na zarządzie, bo oni nagle dowiedzieli się, że muszą wydać kilkaset tysięcy złotych, ale fizycznie nic nie dostaną, bo tak naprawdę cały kontent będzie u nas. Jak oni przestaną z nami współpracować, no to nic nie mają tak naprawdę, nie? Zaproponowaliśmy im, że stworzymy tą sekcję tematyczną u nas na serwisie, a oprócz tego oni to dostaną w wersji serwisu dedykowanego, oczywiście za dodatkowe pieniądze. Także to rozwiązanie było tyle fajne, że my tworząc ten content do nas na serwis, mimochodem stworzyliśmy serwis dedykowany dla nich, który oni mogli sobie pod swoją domeną umieścić i byli zadowoleni. Tak więc kolejny przykład na to, że stworzyliśmy produkt, który tak naprawdę dostosowaliśmy
totalnie pod jednego klienta i od tamtego czasu już mamy trzech kolejnych klientów, dla których robimy takie produkty. Tak samo dla Fortexu chociażby robiliśmy taki projekt. I teraz mając te zdefiniowane produkty, które każdy ma swój folder, ma PDF-a, ma prezentację, ma case study, jak to wszystko wygląda, pomyśleliśmy, że może warto wrócić trochę do tyłu i zająć się tą sprzedażą bezpośrednią, czyli dajemy wszystkim chętnym partnerom typu Agora, Mani.pl, Interia, Onet, tak dalej, które mają rozbudowane działy sprzedaży, dajemy im nasze produkty. Mówimy, słuchajcie, my wam dajemy świetne produkty, one trafiają w 100% do grupy celu. To nie jest nasz serwis, no, tam nie siedzą rodzice starszych dzieci, bo to po prostu za nudne by było. My trafiamy stricte do targetu, nie? Mówimy, obudujcie sobie to swoimi mediami, jakimi tylko chcecie i sprzedawajcie to dalej. A więc rozmawiamy teraz z kolejnymi partnerami, z trzema jesteśmy dogadani i oni po prostu handlują naszymi tymi gotowymi produktami. My wyznaczyliśmy stawki minimalne, jakie musimy za to otrzymać. Jak oni to sprzedadzą za wyższą kasę, ok, wszystko idzie dalej. Nam to odpowiada, nie? Czyli mamy tak naprawdę zdywersyfikowaną sprzedaż tych naszych pięciu produktów bardzo szeroko. I nas to nie interesuje tak naprawdę, czy oni sprzedają co miesiąc. Okej, może niech nie sprzedają, ale jak sprzedadzą coś raz na dwa, raz na trzy miesiące, to jest super, bo nas to nic nie kosztuje. Musimy tylko wyprodukować i kasa do nas wlatuje. Ta sprzedaż bezpośrednia do teraz wygląda tak samo, ale zaczęliśmy rozwijać sprzedaż bezpośrednią, dlatego tą sprzedaż pośrednią pominę w następnych slajdach, bo od dawna zanosiliśmy się z zamiarem wejścia na iPady, iPhony, Androidy itd. itd. Strasznie się z tym długo bujaliśmy, bo najpierw chcieliśmy to zlecać, później chcieliśmy budować swój własny team, później chcieliśmy kupić tą spółkę, która nam to wszystko zrobi. I skończyło się to na tym, że w końcu wzięliśmy jednego łódzkiego programistę, który nam to zrobił praktycznie prototypy w 3 tygodnie. I teraz finiszujemy z tymi aplikacjami. Wiemy, że na nic jeszcze nie zarobimy w Polsce, ale gdzieś tam będzie przyszłość tego. Także tworzymy aplikacje naszych projektów, Ciówci i pozostałych projektów, bo wierzymy, że kiedyś to się wszystko tutaj przeniesie i to będzie kasa. W Polsce na tym wiemy, że na razie nie zarobimy, ale ruszamy teraz, czy już dawno ruszyliśmy z serwisami we Francji i Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę na razie nastawiliśmy się tam tylko i wyłącznie na tworzenie zasięgu i zdobywanie użytkowników, ale w momencie, kiedy ci użytkownicy chociażby we Francji zaczęło tam dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników miesięcznie, które spędzają fajne czasy na naszym serwisie, bo 18 minut na przykład, średni czas użytkownika, to jest bardzo fajny czas. Więc pomyśleliśmy, że to już jest ten moment, żeby tam wejść i podziałać. Wcześniej mieliśmy bardzo dużo doświadczeń, bo dogadywaliśmy się z partnerem w Chinach, już mieliśmy umowy podpisane, w Malezji i tak dalej, jeździliśmy po targach różnych, poznawaliśmy tych ludzi, to były telewizje i tak dalej, ale tak naprawdę po podpisaniu umowy nic się nie działo, bo no, to nas nauczyło tego, że to my musimy zapieprzać, nikt za nas tego nie zrobi. Tak więc dogadanie się z takim partnerem, chociażby i w Polsce, myślicie, dogadałem się z dużym wydawcą, dużym portalem, to nic wcale nie znaczy. Oni nic za was nie zrobią. Tak samo my polegliśmy wtedy w Chinach, bo serwis nawet nie wystartował. Polegliśmy w Malezji. Teraz próbujemy totalnie innego podejścia. Zrekrutowaliśmy country managera na Francję z Francuzem, trochę mówi po polsku. I on z Polski będzie zawiadował tym monetyzacją i pozyskiwaniem partnerów we Francji. Próbujemy takie podejścia, czy wyjdzie, zobaczymy. W Wielkiej Brytanii próbujemy troszkę inaczej. Mamy firmę, która dostaje bardzo wysoki procent od zysków na tym rynku. Tak więc próbujemy sobie na dwóch różnych rynkach, dwóch różnych sposobów wejścia i zarabiania tam, bo w tym miesiącu już ruszamy tam z monetyzacją, na razie SMS-ami przelewami. Zobaczymy, która droga będzie lepsza, a może okazać się, że obydwie będą dobre, albo że obydwie nie wypalą i kiedyś się tutaj spotkamy i będę mówił, że próbujemy po raz trzeci. Zobaczymy. Mając te produkty, które dają nam stabilne przychody i generalnie notujemy zyski, pomyśleliśmy, że fajnie by było zainwestować w takie projekty, które
nie opłacą nam się teraz, nie opłacą nam się za miesiąc, za dwa miesiące, trzy miesiące czy pięć miesięcy, ale kiedyś przyniosą nam jakiś zysk. Niekoniecznie zysk finansowy, że będzie kasa na naszym koncie, ale też PR i zaufanie przede wszystkim rodziców. I stworzyliśmy taki dział projektów specjalnych, gdzie bardzo mocno chcemy wyjść z internetu. I pierwszym takim projektem jest projekt stworzenia sal edukacyjnych w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mamy już klepnięte wszystkie projekty i finalizujemy teraz umowy ze sponsorem, który w to ma wejść. Będzie to polegało na tym, że będziemy sami opracowaliśmy metodykę, co dziecko powinno się dowiedzieć w konkretnym muzeum. Czyli mamy na przykład Muzeum Fabryka Schindlera, gdzie tematyka jest bardzo, bardzo trudna dla dziecka, a rodzic przychodząc z dzieckiem będzie mógł zostawić to dziecko w tej sali edukacyjnej na 2 godziny i to dziecko tam będzie miało przez te 2 godziny fajne zajęcia, ale nie tylko zajęcia skakanie w piłkach jak w Ikei, tylko zajęcia, które przemycą mu jakieś takie edukacyjne wartości. A więc pracujemy teraz z Fabryką Schindlera, bardzo zaawansowany mamy projekt, z Muzeum Narodowym. Stworzymy też taki projekt razem z Robertem Makłowiczem odnośnie odpowiedniego odżywiania, jak powinno się żywić. To jest projekt, który będzie miał swoje centrum w internecie w postaci takiej krainy tematycznej, ale będziemy z tego bardzo mocno wychodzić, robiąc warsztaty w offline i tak dalej. I na początku tak właśnie myśleliśmy, że na tym za bardzo nie zarobimy, ale jak teraz wszystko podliczyliśmy, jak uda nam się sfinalizować w tym roku umowę, to mogę wam powiedzieć, że taki kontrakt na stworzenie pokoju edukacyjnego w fabryce Schindlera to jest kontrakt około 1 000 000 zł, z czego tak naprawdę połowa to jest czysty zysk. Tak więc bardzo, bardzo fajnie, żebyście myśleli o tym, o offline. Nie myślcie tylko i wyłącznie o tym internecie, bo my, mając te wszystkie produkty, poczuliśmy jakiś sufit na górze w Polsce, nie? Mówimy, no okej, zarabiamy, fajnie, przynosimy zyski, ale nie jesteśmy w stanie wyskoczyć wyżej. I wtedy nas olśniło, że kurczę, przecież mamy taki potencjał, wszyscy nas kojarzą, rodzice, dlaczego by tego nie wykorzystać w offline? Dlaczego nie sprzedajemy ubranek dla dzieci? Dlaczego nie sprzedajemy maskotek? Dlaczego nie robimy sal edukacyjnych? Tutaj jest taki kolejny projekt, który teraz planujemy robić, to chcemy ruszyć jak najszybciej, ale brakuje nam jeszcze osób, które rekrutujemy. Potrzebujemy tutaj project managera takiego technologicznego, bo chcemy bardzo mocno wyjść z naszymi zabawami do offline, do miejsc, gdzie są rodzice z dziećmi i nie mają za bardzo co z tymi dziećmi zrobić, czyli restauracje, przychodnie, przedszkola, tak dalej, tak dalej. Mamy stricte opracowany prototyp naszego urządzenia, które będzie ciufcią w wersji offline. Model biznesowy do tego jest banalny, potrzeba nam tylko robić po prostu do pracy, żeby to zrobić i myślę, że w połowie przyszłego roku to sfinalizujemy. Czyli kolejny punkt, offline. Wychodzimy totalnie z internetu, tam ile zarabiamy, tyle zarabiamy, ale skupiamy się teraz na tym, żeby wejść do offline'u i na tym jak najmocniej zarabiać. Kolejna sprawa. Przyjęcia urodzinowe dla dzieci. Ktoś kiedyś organizował przyjęcie dla dzieci? McDonaldy, Anikina, Kulkolandy i tak dalej. Miejsca te są obstawione na 2-3 tygodnie do przodu. Mają tak po prostu zapierdziel 3-4 grupy naraz. Myśleliśmy, że przecież to jest tak fajny temat, żebyśmy my to wykorzystali. Mamy co miesiąc 350 tysięcy użytkowników naszych, którzy spędzają 18 minut na wizytę na naszym serwisie. Dlaczego nie wykorzystać tego, żeby oni mogli tworzyć sobie za pomocą naszego serwisu przyjęcia urodzinowe dla dzieci? Za pomocą naszego serwisu sobie to zabukują, zapłacą poprzez przelew, zaproszą inne dzieci i rodziców innych dzieci za pomocą naszego serwisu. To jest idealny biznes dla nas, nie? To jest kolejne nasze wyjście do offline'u, które wystartowaliśmy już praktycznie teraz i prowadzimy tam sobie jakieś próbne przyjęcia urodzinowe dla dzieciaków. Kolejny punkt, offline. Myślcie szeroko, nie myślcie tylko i wyłącznie o internecie. Strasznie zapieprzam i dużo wcześniej skończę. To jest w zasadzie nasz model biznesowy na dzisiaj. Te ileś tam kwadracików, nie? I tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda teraz, nie? Nie traktujcie modelu biznesowego, że to musi się udać. Walczycie z tymi domami mediowymi. Kombinujcie po prostu, jak tutaj zarabiać.
nasz model biznesowy jest po prostu jak kula śniegowa, która łapie wszystkie możliwe okazje, próbujemy, analizujemy, jak coś chwyta, to zostawiamy, jak coś nie chwyta, to kilujemy to i tyle. Więc myślcie szeroko i na offline się bardzo dużo zarabia. Wiadomo, w Polsce ten cały internet tak naprawdę raczkuje. No, jesteśmy tutaj branżą startupową i sami widzimy, jak w innych branżach ludzie zarabiają, a jak w internecie w polskim. Nie? Ile jest takich naprawdę serwisów, które zbiły fortunę. No nie ma tego dużo. To wszystko raczkuje, to wszystko wypłynie. Na chwilę obecną kombinujcie z różnymi połączeniami i tak dalej. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to najlepiej przez Facebooka. Ja już teraz wszystko. A, okej. Okay. Ktoś miał jakieś pytanie? Tam się jedno zadam na Twitterze. Jaki procent waszych przychodów pochodzi z offline? Jaki procent waszych przychodów? W chwili obecnej to jest poniżej 5%. Plany mamy takie, żeby to przewyższyło przychody z internetu. Jak duży zespół jest na chwilę obecną? Słucham? Jak duży zespół jest na chwilę obecną? Czy tutaj ciężko na to trochę odpowiedzieć, bo do teraz, do zeszłego miesiąca, nie, do lipca było tak, że my tworzyliśmy jako Hanbright trzy projekty. Tworzyliśmy Ciufcie, tworzyliśmy Tajemniczą Kuchnię i Zosię i Kevina. Mieliśmy jakieś tam dedykowane osoby, ale ogólnie cała firma tworzyła te trzy projekty naraz. Teraz to troszkę wywróciliśmy do góry nogami, bo stwierdziliśmy, że przy ekipie 30-osobowej zaczyna nam się tworzyć jakaś taka beznadziejna korporacja, której już brakuje przepływu informacji i tak dalej, i tak dalej. Trzeba by było wdrażać jakieś procedury. Tylko siedzieliśmy kiedyś z Rafałem i Wojtkiem i no, rozpieprzyliśmy to wszystko i teraz każdy projekt u nas ma swojego project managera, który ma swój budżet. Ten project manager ma dostęp do konta, on płaci swoim ludziom wynagrodzenia. Także każdy z naszych projektów jest tak naprawdę teraz startupem zarządzanym przez project managera, który zatrudnia sobie team sprzedażowy, zatrudnia sobie produkcję itd. itd. I po tym podziale w Ciufci pracuje 12 osób. A do końca roku chcemy to powiększyć o team sprzedażowy, taki mocniejszy, 5 kolejnych osób. No, jak miałeś 12 tych cegiełek, nie? No. I tam pewien workshop, nie? Przechodziliście do tego kolejnego etapu. Czy to była operacja typu Fire and Forget, że tam odpaliliście jakiś model sprzedaży i to tak już się samo kręci? Pewnie nie. A czy to jest nie, tak, bo się mocniej na tych końcowy, czy nie, nie. Działało u nas? To jest tak, że każda cegiełek ma jakąś tam grupę osób, która się nią zajmuje. Nie? Tych cegiełek naprawdę było dużo, dużo więcej, bo tyle rzeczy, które my zrobiliśmy i nie wypaliły, typu serwis społecznościowy dla rodziców, gdzie mogą rzucać zdjęcia i wysyłać je swoim dziadkom. Nie? I poświęciliśmy na to 3-4 miesiące roboty i później to skilowaliśmy w przeciągu 2 dni, jak zobaczyliśmy, że nie chcemy tego totalnie robić. I całe ciśnienie na każdy z tych cegiełek jest takie samo. Wiadomo, że te nowe cegiełki najbardziej nas kręcą, ale tych starych nie odpuszczamy. Jak mówię, jeśli to ode mnie by zależało i mógłbym to zrobić, to chciałbym odciąć się totalnie od reklamy, bo rynek reklamy jest zepsuty. Nie wiem, te wszystkie mechanizmy, które rządzą domami mediowymi, pośrednikami, są dla mnie totalnie niezrozumiałe, chore i ciężko się w nich odnaleźć, także szacun dla wszystkich, którzy próbują robić startupy i ogarnąć rynek reklamy i uderzyć do domów mediowych, gdzie pojęcia rate cardów, kickbacków i tak dalej są dla mnie do teraz niezrozumiałe i w którą stronę co przepływa ta kasa. Dlatego jak ode mnie by to zależało, to chcę totalnie odciąć się od reklamy kiedyś i zarabiać na mikropłatnościach plus usługach offline'owych. Marek, powiedz, bo macie sprzedaż bezpośrednią, nie? Jest ten slajd, gdzie właśnie masz x tych produktów i jak to działa? Idzie handlowiec do klienta i pokazuje mu wszystkie te produkty i ma sobie wybrać? Nie. To jest, działa w ten sposób, że pod każdy produkt robimy sobie targetowanie. Czyli siedzą sprzedawcy i lecą przez naszego CRM-a. Jeśli CRM-a trzeba uzupełnić, to wysyłamy ich do Almy, do Smyka, do różnych sklepów i oni z notesami spisują nowe marki producentów itd. I pod każdy produkt robimy sobie listę 40 klientów z
tych 40 klientów musi być umówione minimum 10 spotkań. Z 10 spotkań przeważnie wychodzi 3 takie, że ktoś chce się dalej spotkać. I z tego liczymy, że wypadnie jeden deal, czyli taki lejek, nie? Ale pod każdy produkt targetujemy, nie? Ale bardzo często jest tak, że jedziemy do klienta z projektem typu właśnie sale edukacyjne Schindlera, a okazuje się, że on jest zainteresowany czym innym, wtedy oferujemy mu coś innego. Czyli obdzwaniacie 500 klientów miesięcznie nowych? Okej. No ogólnie nasi sprzedawcy no, więcej siedzą w Warszawie niż w Krakowie. Jeden już się nawet na stałe przeprowadził i no inaczej się nie da. To są zbyt duże budżety, żeby sprzedawać to na telefon, na maila. Trzeba się spotkać, przeważnie na początku z osobą mniej decyzyjną, później z osobą bardziej decyzyjną. Problemem jest też to, że... Jakich rozliczacie tych sprzedawców? Oni muszą sprzedać z każdego produktu po jednym, czy... Nie, to jest... Też na tym długo pracowaliśmy, no i mamy teraz jakieś rozwiązanie, które według mnie nie jest dalej idealne. Czyli każdy sprzedawca ma jakieś swoje koszty i on musi zarobić na swoje koszty plus dodatkowo ileś tam tysięcy złotych, żeby załapać się na prowizję. Okay. Czyli taki motywator finansowy. No. Nie jestem w stanie na razie wymyślić lepszego rozwiązania na sprzedaż. A chciałbym. Ktoś się załapuje? Tak. Załapują się, ale nie zawsze. Sprzedawcy mają własną działalność? Nie. Są nas wszyscy raczej na etacie, jednego mamy na zewnątrz, ale nie ograniczamy się. No teraz jak mamy zdefiniowane nasze produkty, to my weźmiemy nawet chętnie kogoś, kto na fuchę od czasu do czasu chce posprzedawać, bo my go przeszkolimy z tych produktów, damy mu kompetencje, żeby to sprzedawać. Jak sprzeda, to super, jak nie sprzeda, to trudno. Nie? Nic nas to za bardzo nie kosztuje, kilka spotkań. Modelowo pośrednim, rozumiem, handlujecie to gdzieś tam na przykład jak FSG.pl na przykład, swój Miller czy to też cokolwiek, to jest brandowane. Tak. Do nas na serwis raczej nie wpuszczamy brandingu, poza małymi wyjątkami. Chcemy, żeby nasz serwis był, nasze stricte zabawy wolne od brandingu. Jedynie na tych spotach pomiędzy zabawami pokazujemy, że PZU jest partnerem i edukuje razem z nami z zakresu bezpieczeństwa. Jeśli umieszczamy te nasze rzeczy gdzieś poza, to jest kwestia kasy. Nie? Ale tak było, tak samo nasz pierwszy projekt, ten serwis dedykowany. Nie? Klient uparł się, że on nie chce nic z nami zrobić u nas na serwisie. On chce mieć swój serwis ze społecznością, z wirtualną ekonomią dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. I my wtedy puściliśmy taką pierwszą zaporową cenę, bardzo, bardzo zaporową, bo nie chciało nam się po prostu tego robić i on to kupił, nie? Trzeba było zrobić. Jak to zrobiliśmy i dostaliśmy naprawdę bardzo fajny zastrzyk kasy, bo tak naprawdę my ten serwis zrobiliśmy po godzinach, nie? I programiści byli szczęśliwi, bo sobie zarobili fajną kasę. Ja byłem szczęśliwy, bo zyskaliśmy dodatkowe bezpieczeństwo na kilka miesięcy. No i tak poszło dalej, bo myśleliśmy, że fajnie z tego stworzyć produkt, nie? I sprzedawać to dalej. Myślę, że taka dywersyfikacja tych przychodów jest możliwa tylko przy takiej skali, jaką wy macie, czyli tam 300 tysięcy użytkowników bardzo, bardzo konkretnym tematem zainteresowanych, czy powiedzmy dla mniejszych przedsięwzięć, wiesz, równie mocno sfokusowanych na odbiorcach, to by też zadziałało, powiedzmy 10 razy mniej, wiesz, albo 30 razy mniej. Wiesz co, no my tak mówimy, nie, że mamy, docieramy do połowy przedszkolaków, bo to jest fajne, nie? Ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie 300 tysięcy unikalnych użytkowników, to jest mało, nie? Jak pójdziemy do klienta, który operuje jeszcze megapanelem, gdzie my tak naprawdę nie łapiemy się w megapanel, bo megapanel jest badaniem od 7 roku życia wzwyż. My robimy serwis dla dzieci w wieku 2 do 6, także my w ogóle nawet nie mamy wpiętego megapanelu teraz, bo to totalnie nie ma sensu, nie? Że my tutaj bardziej sprzedajemy ideę i rzadko kiedy nawet mówimy o tych użytkownikach. Pada tam jakieś hasło, ale my sprzedajemy bardzo ideowo i bardziej szerzymy naszą ideę. Ale jeśli chodzi o inne biznesy mniejsze, myślę, że na pewno warto dywersyfikować, tylko mówię, tutaj musi być bardzo chłodna analiza, nie? Nie uruchamiamy od razu całego zespołu, żeby tworzył nam jakieś produkty pod Agorę, tylko przetestujmy sobie z jednym produktem, przeanalizujmy, zobaczmy, czy coś z tego mamy.
Jak mamy, to super, jak nie mamy, no to po co to robić? Dobra, ostatnie pytanie do Marka, bo już musimy lecieć dalej. To potem po prostu na networku do Marka. Ktoś z tyłu ja mam, tak. Tak, tak. Czy dla początkujących takich projektów, które tak są małe, jakby nie mam kas na to, żeby poczekać aż za pół roku, może się zwrócić, a może nie, a może będzie PR-owym zyskiem tylko tak, bo inwestor dyszy na skarbie. To czy uważasz, że chociażby dywersyfikacja w sensie wiesz, na dwa, na trzy ma sens, czy tylko jakby poczekajmy aż ten pierwszy się zwróci i wtedy może zrobić skrót? Znaczy, no, my ogólnie tak samo, no, mówiłem tutaj o tym, o ciufcia offline i ciufcia party. I my z nimi nie startujemy teraz, bo czekamy aż dwa poprzednie potwierdzą się i dadzą nam po prostu świadomość, że tak, to działa. Ludzie, którzy do tego zostali zatrudnieni, sprawdzają się i nie tworzymy kolejnych tych gałęzi, dopóki tam to się nie potwierdzi. Bo to można by się było zajechać trochę, nie? No tak. Kasowo. Czy mogę pół pytania jeszcze? Po networking później pogadamy sobie. Dzięki, Marek.